Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Z upoważnienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przedłożyć projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy. Przedłożenie jest bezpośrednim skutkiem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, który swym wyrokiem z dnia 18 lipca 2012 roku, sygnatura akt K14/12, uznał konieczność zapewnienia prawa do skargi do sądu na postanowienia organu wyborczego. Senat Rzeczpospolitej, rozpatrując werdykt Trybunału i jego uzasadnienie, w przedkładanym projekcie rozszerzył zakres postulowanej regulacji, wnosząc o uchwalenie prawa do skargi sądowej na postanowienie organu wyborczego we wszystkich wyborach, o odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, odmowie rejestracji listy w całości lub poszczególnych kandydatów, skreśleniu z listy kandydatów oraz unieważnieniu zarejestrowanej listy. Wysoka Izbo, Senat, podejmując uchwałę zatwierdzającą projekt ustawy, miał pełną świadomość obowiązku wykonania werdyktu Trybunału Konstytucyjnego, ale jednocześnie pamiętał, że w 2011 roku obie Izby polskiego parlamentu, nie zapominając o konstytucyjnym prawie każdego do rozpatrywania ważnych dla niego spraw przed sądem, artykuły 45 i 77 Konstytucji, postanowiły złożyć w ręce Państwowej Komisji Wyborczej odpowiedzialność za rozstrzyganie sporów i skarg na decyzje organów wyborczych niższych instancji. Obie Izby przyjęły, że Państwowa Komisja Wyborcza, w której skład wchodzą najkompetentniejsi sędziowie, znawcy nie tylko polskiego prawa wyborczego, w tym trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, trzech sędziów Sądu Najwyższego i trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, będzie najlepszym profesjonalnym sądem w sprawach dotyczących sporów wyborczych. Obie Izby wzięły pod uwagę także stan orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach dotyczących prawa wyborczego, które, ogólnie rzecz nazywając, nie wyróżniał się nadzwyczajną jakością. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił naszego zdania. Osobiście ubolewam, że przedstawiciel Sejmu, stając przed Trybunałem w sprawie, o której mówiłem na wstępie, nie potrafił przekonać sędziów Trybunału do słuszności rozstrzygnięć przyjętych przez obie Izby, uchwalając kodeks wyborczy. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Przedłożenie ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jego treść nie budziła sporów politycznych i przyjęta została przez Senat znaczącą, dużą większością głosów. Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie będzie powodował dodatkowych obciążeń budżetu państwa. Wykonując swój obowiązek w imieniu Senatu Rzeczpospolitej, wnoszę o rozpatrzenie i uchwalenie przedkładanego projektu. Dziękuję za uwagę.